Wchodząc na tę scenę, zawsze podkreślam, że to nie są nagrody od miesięcznika Press, ale że są one wyrazem uznania całego środowiska. Myślę jednak, że 15. edycja naszego konkursu to jest taki moment, w którym możemy raz zrobić wyjątek. Chcielibyśmy sami wskazać osobę, którą niezwykle w dziennikarstwie cenimy, która przez te wszystkie lata, 15, niezmiennie była dla nas dziennikarskim wzorem. Dlatego postanowiliśmy wręczyć specjalne wyróżnienie, Grand Press 15-lecia. Jego laureat otrzyma statuetkę stalówki oraz wyjątkowe srebrne pióro z wyjątkową stalówką z 18-karatowego złota. Pióro Waldman. Kto je dostanie? Nad tym wyborem w ogóle nie musieliśmy długo się zastanawiać. Było to dla nas oczywiste. Jedna z redakcji napisała w tym roku, nominując go do Nagrody Dziennikarza Roku. W jego przypadku nie nominacja, a jej brak wymagałby uzasadnienia. Podkreślam to w tym roku, gdyż ten dziennikarz niezmiennie, rokrocznie przez 15 lat jest nominowany i przez wiele redakcji z piątką na pierwszym miejscu. Za swój warsztat, za wiedzę, za tłumaczenie nam świata, za niezwykłą pracowitość, za stały wysoki poziom swego dziennikarstwa. A ja dodam, że jeszcze za skromność, bo gdy koledzy mówią o nim, że jest następcą Ryszarda Kapuścińskiego, którego bardzo ceni, śmieje się tylko. I przychodzi jak zwykle na dyżury do redakcji, wyjeżdża za granicę jako reporter i nadal pisze doskonałe książki. Szanowni Państwo, nagrodę specjalną Grand Press 15-lecia otrzymuje dzisiaj Wojciech Jagielski z Gazety Wyborczej. Brawo! Brawo! Prosimy serdecznie! Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Jestem strasznie zaskoczony. To jest bardzo miły prezent na 25-lecie pracy. Chciałem podziękować redakcjom, które przez te 25 lat na te moje dziennikarskie ekstrawagancje mi pozwalały. Gazecie Wyborczej, gdzie pracuję od 20 lat i Polskiej Agencji Prasowej, która na dziennikarza mnie wychowała. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratuluję. Zdjęcie. A nie mówiłem, że skromny. W konkursie na Dziennikarza Roku otrzymaliśmy nominacje od 69 polskich redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich nominowanych. Wszyscy trąbią, że tradycyjne media się kończą, a szczególny kryzys przeżywa prasa. Pewnie coś w tym jest. Lecz jeśli spojrzeć na tegoroczną piątkę laureatów naszego konkursu, widać wyraźnie, że dla głosujących redakcji nie ma znaczenia to, kto w jakim medium pracuje. Że nie to jest najważniejsze. Ważniejsza jest rzeczywista praca, rzeczywisty rozwój dziennikarza i zwłaszcza, to podkreślam, wierność wartościom, którym jako dziennikarze powinniśmy służyć. I zobaczycie Państwo, że w stosunku do tych pięciu osób to się doskonale sprawdza. Miejsce piąte. Napisałem sobie, że będzie trafiał na tę scenę w przyszłości jeszcze, ale nie sądziłem, że będę to mówił wtedy, kiedy już z tej sceny raz zszedł. Pisze na tematy niełatwe, ale robi to w mistrzowski sposób. Zwłaszcza ostatnie miesiące ujawniły jego kompetencje. Jedna z redakcji nominowała go za artykuły w sposób niezwykle kompetentny i dziennikarsko atrakcyjny, objaśniające przyczyny, przebieg i konsekwencje światowego kryzysu. Tę pewność swoją, że będzie wchodził na tę scenę, wywodzę nie tylko z jego, i że będzie odbierał kolejne laury, wywodzę nie tylko z jego imienia, Wawrzyniec, i nie tylko z tego powodu, że ma dziennikarstwo w genach, bo jest wnukiem Jerzego Turowicza, bo nie za to, nie za geny i nie za przodków dziennikarze redakcji zgłosili go w tym roku i uznali za jednego z największych dziennikarzy w Polsce.
Doceniono za głęboką wiedzę, zdolność syntezy i szerokie horyzonty jego pisania. Otrzymał 26 punktów, jest dziennikarzem polityki. Wawrzyniec Smoczyński, zapraszam. No już powinien pan znać drogę przecież. Teraz naprawdę jestem skrępowany, bo nie wiem, co powiedzieć. Może najkrócej, że bardzo dziękuję za to wyróżnienie. I potraktuję jako zobowiązanie na przyszłość. Dziękuję bardzo. Wybrnął. Miejsce czwarte to Rodzynek. Jedyny dziś Edwardzie. Przedstawiciel telewizji w pierwszej piątce. Sympatię widzów zyskał dzięki swojej postawie w trudnych chwilach życia, ale fachowcy nominują go za bezstronność, wsłuchanie w rozmówców, perfekcję w przygotowaniu do pracy i dziennikarską kulturę, której ostatnio w mediach na lekarstwo. Jedna z nominacji dla niego brzmi za rzetelność, kulturę osobistą i pasję, dzięki której zawód dziennikarza staje się dla niego misją. Jest dziennikarzem Wiadomości TVP1, zdobył 29 punktów. Krzysztof Ziemiec. Zaschło w gardle, nie wiem, co mam powiedzieć. Krew odpłynęła mi do stóp, bo nie byłem na to przygotowany zupełnie. Traktuję to jako też wyraz dowodu na to, że Telewizja Polska i jej misja, którą ma wpisaną w swój kodeks zawodowy, nie zginęła, ma się dobrze i będzie się miała coraz lepiej mimo jakichś tam chwilowych, mam nadzieję, turbulencji. Ja na pewno się nie zmienię i bardzo szanuję sobie ten werdykt jury, bo od samego początku, kiedy przyszedłem do dziennikarstwa, prawie że z ulicy, do programu Trzeciego Polskiego Radia, od tamtej chwili, był to początek lat 90., jestem niezmiernie wierny tym wartościom, tak żeby mieć szacunek i dla odbiorcy, i dla osób, z którymi się na przykład rozmawia w studiu telewizyjnym, czy przeprowadza jakiekolwiek inne wywiady i materiały. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do szeregu. Miejsce trzecie w nominacjach na tego dziennikarza. Powtarza się jedno słowo. Sukces. Teraz cytaty. Za największy sukces dziennikarski i wydawniczy mijającego roku. Dla wolności słowa w Polsce nie do przecenienia. Sukces w kategorii prasa to sen złoty całego rzędu naczelnych. Tylko wybranym się spełnia. Tak napisał o nim krakowski dziennik. A warszawski tygodnik nominował go za stworzenie nowego, ambitnego tygodnika opinii. I tu nawias, nawet jeśli tych opinii nie podzielamy. Zebrał 34 punkty. Zapraszam Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego. Uważam, że... Ja też jestem bardzo zaskoczony. Myślę, że jeszcze bardziej niż wszyscy pozostali. Właściwie powinienem potrafić coś powiedzieć, ponieważ przez 5 ostatnich lat bez przerwy wręczałem różnego rodzaju dyplomy i wyróżnienia.
Myślę, że dwie rzeczy są ważne. Po pierwsze, że ten tygodnik, który udało się uruchomić, który się tak dobrze sprzedaje, pokazuje, że tradycyjne media wciąż mają przyszłość. I to jest, myślę, taka optymistyczna wiadomość dla wszystkich nas. A druga rzecz chyba istotna. Warto tworzyć rzeczy, które idą na przekór, pod prąd i takie, które jeszcze swojego miejsca nie mają. Dziękuję bardzo. Pawła Lisickiego zaprosiłem w tym roku do jury Grand Press. Odmówił i jak widać zrobił słusznie. Doczekał się większej nagrody. Kolejne miejsce, drugie. Rzadko się zdarza, by ktoś, komu odebrano głos, był przez to mocniej słyszalny. Bywa tak w dyktaturach. Ale właśnie niedawno przydarzyło się nam, w demokratycznej Polsce. A on się nie skarży. Dla niego równą wagę mają teksty, które nadal pisze, jak i medialne milczenie nakazane przez zakonnych współbraci. Już państwo wiedzą, o kogo chodzi. Przeczytam więc, co o naszym bohaterze napisały w nominacjach redakcje. Za mądrość i odwagę głoszenia prawdy. Za otwartość w dyskusji na każdy, także trudny temat. Za wypowiadanie tak mądrych słów, że za konieczne uznano zamknięcie mu ust. Panie i panowie, możemy być dumni i dziękować mu, że wciąż należy do naszego środowiska. Miejsce drugie, 59 punktów. Redaktor Nestor Tygodnika Powszechnego, ksiądz Adam Boniecki. Zastanawiam się, czy coś nam powie. Jestem jeszcze bardziej zaskoczony niż redaktor Lisicki, który był najbardziej zaskoczony. I myślę, że... najpierw muszę podziękować mojemu prowincjałowi, który nakazał mi milczenie. Przecież naprawdęśmy się nie umawiali. No, to jest wielki zaszczyt i radość się znaleźć w takim gronie. I że, bo powiedziałem, że należy do tego grona dziennikarzy, to zawdzięczam przede wszystkim Tygodnikowi Powszechnemu, w którym 40 lat, 47 lat pracuję dla Tygodnika przez Tygodnik. I to jest dobra szkoła odporności na różne trudne sytuacje, ponieważ Tygodnik Powszechny głównie żyje w trudnych sytuacjach i z trudnych sytuacji, w tym jest jego siła. Bardzo dziękuję wszystkim, którym ten szlachetny pomysł przyszedł do głowy, żeby mnie tutaj wyróżnić i tak w tym milczeniu przyjrzeć. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie posiadam się. I wreszcie miejsce pierwsze. Dziennikarska odwaga wciąż ma cenę. To zdanie może być podsumowaniem pracy księdza Adama Bonieckiego, ale też idealnie pasuje do dziennikarza roku 2011. Był już sprawcą małego cudu. List w jego obronie podpisali w maju tego roku redaktorzy naczelni mediów i z prawa i z lewa. Tacy, którzy na co dzień nawet ze sobą nie rozmawiają. Tak samo zgodne były redakcje w tegorocznych nominacjach. Pisaliście za głoszenie prawdy bez względu na konsekwencje, za niezłomność, za uczciwość i odwagę,
za przypominanie nam wszystkim, że prawdziwym celem dziennikarstwa nie jest dostarczanie lektury i rozrywki, ale zmienianie świata na lepsze. To człowiek, który rzucił wyzwanie ostatniej dyktaturze w Europie. Nie uląkł się nacisków i gruźb. Jego postawy nie zmieniło nawet pobicie przez KGB w Grodnie. A w końcu aresztowanie i wyrok więzienia za słowa, które pisał. A on nadal pisze swoje, że w jego kraju brak wolności słowa, że panuje totalitaryzm, a prezydent Łukaszenka jest dyktatorem. Panie i panowie, w głosowaniu 69 polskich redakcji zdobył 90 punktów. Dziennikarzem roku 2011 zostaje korespondent Gazety Wyborczej z Białorusi Andrzej Poczobut. Jak się Państwo domyślacie, Andrzej Poczobut nie może osobiście odebrać tej nagrody. Ma zakaz opuszczenia Białorusi. Ale jest z nami Oksana Poczobut, jego żona, która przyjechała do nas z Grodna. Prosimy. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję wszystkim bardzo. Ja już tak zrozumiałam, że wszyscy jest tu bardzo zaskoczenie, ale niech Państwo mnie uwierzy, że ja najbardziej ze wszystkich. Ja nie wiem komu dziękuję. Dziękuję wszystkim, tak jak i te moje promowcy, którzy byli przede mną. Przepraszam, brakuje mnie polskich słów, do tego bardzo krępuję się. Nie jestem dziennikarką i nie tak dobrze mówię, jak moi poprzedni promówcy. Dziękuję przede wszystkim kolegom Andrzeja z Gazety Wyborczej, z wydania Press, wszystkim, kto nie zostawił jego bez uwagi i jego i całą naszą rodzinę, kiedy byli my nie w samych łatwych naszych czasach. Dziękujemy temu, że państwo nie zostawiało nas bez uwagi. Teraz odbywa się to, co w tej chwili odbywa się po prostu. Dziękuję bardzo jeszcze wszystkim. Brawo. To my dziękujemy. Proszę serdecznie przyjąć gratulacje. Przyjąć główną nagrodę Stalówkę. Stanowałby pani jeszcze raz na środku. To ja jestem Gapa, bardzo przepraszam, zapomniałem najważniejsze. Za chwilę moment wręczenia najważniejszej nagrody. Pstrykać teraz! Zapraszamy panią do środka, zapewne. Na ekranie pojawił się telefon. Czy nas słyszy Andrzej Poczobut? Dzień dobry, panie Andrzeju. Dobry wieczór państwu. Brawo, udało się. Słucha pana pewnie 1000 osób na tej sali i co raczej pewne, co najmniej kilka na Białorusi. Chcę panu od nas wszystkich zgromadzonych tutaj w Warszawie pogratulować, ale przede wszystkim od wszystkich dziennikarzy w Polsce. Z całego serca gratulujemy panu tej nagrody, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. Generalnie moja historia ma wydźwięk optymistyczny, gdyż dowodzi, że w XXI stuleciu w Europie nie da się zakneblować ust, nie da się zdusić wolność słowa. Dlatego między innymi dyktatura przegrywa z techniką, przegrywa z internetem i ja mogę dzięki temu być obecny w Warszawie, nie zważając na wszelkie zakazy. Dziękuję bardzo wszystkim, kto na mnie głosował. Dziękuję
kolegom z Gazety Wyborczej. Dziękuję wszystkim, kto wspierał moją rodzinę w trakcie mojego pobytu w więzieniu. Bardzo dziękuję wszystkim. Z tą techniką to nie zapeszajmy jeszcze. Panie Andrzeju, proszę nam powiedzieć, co panu dawało siłę w więzieniu? Jak pan sobie radził ze strachem? Nie, siły dawało przekonanie, że jestem niewinny, a winę za to, co się stało, ponoszą ci, którzy mnie wsadzili do więzienia. Po prostu wiedziałem, że jestem niewinny. Nie miał pan nigdy takiej myśli, że może warto rzucić dziennikarstwo w diabły i zająć się czymś spokojniejszym i dla pana, i dla pańskiej rodziny? No, moja żona zawsze chce, żebym ja coś spokojniejszego znalazł, ale jakoś na razie jestem przy dziennikarstwie. Jak polscy dziennikarze mogą pomagać niezależnym mediom na Białorusi? Przede wszystkim nagłaśniając sytuację mediów na Białorusi, przede wszystkim nagłaśniając wypadki łamania praw człowieka. To, że jestem na wolności, zasługuje przede wszystkim, to jest wynik przede wszystkim kampanii Solidarności ze mną w trakcie, kiedy siedziałem w więzieniu. To dzięki temu, faktycznie to wy wyciągnęliście mnie z więzienia. W Polsce dziennikarze tracą pracę nie za poglądy, tylko z powodu kryzysu ekonomicznego. Może ich pan jakoś pocieszyć? No, w życiu miałem różne okresy. Kiedyś z łopatą pracowałem, moja żona pamięta. 10 tysięcy rubli, czyli 3 dolary dziennie dostawałem. Także różne okresy w życiu się ma. Ja myślę, że trzeba wierzyć, że będzie lepiej. Dziękujemy, będziemy o tym pamiętać. Panie Andrzeju, raz jeszcze serdecznie gratulujemy tytułu Dziennikarza Roku 2011 i dziękujemy za to, że nieustannie przypomina nam pan, co w tym zawodzie jest najważniejsze. Wielkie dzięki i pozdrowienia z Warszawy i z Polski. Bardzo serdecznie zapraszam. Tu w międzyczasie ustawiłem wszystkich tak jak na podium olimpijskich. Proszę, na podium olimpijskim. Proszę bardzo, złoty medal podchodzi. Złoty medal, proszę. Srebrny medal. Brązowy i miejsca punktowane. Ustawiamy się fotoreporterom. W międzyczasie bardzo dziękuję redaktorowi Andrzejowi Skworzowi za celebrowanie uroczystości. I już tylko 5 sekund dla fotoreporterów, bo wszyscy czekają na ciąg dalszy przy obficie zastawionych stołach. Widzę, że fotoreporterzy zaczęli się fotografować wzajemnie, co może świadczyć o tym, że już swoje apetyty zaspokoili. Drodzy koledzy fotopstrykacze, dziękuję wam bardzo, siadajcie. Dziękujemy laureatom, zwycięzcom, zdobywcom. Żegnamy ich gromkimi oklaskami. Proszę. Emocje za nami, gratulacje, dziękujemy wszystkim, dziękuję Państwu. Szczególnie dziękuję gorąco sponsorom. I teraz bardzo proszę kamerę na mnie, żebym powiedział coś bardzo ważnego. Dziękujemy firmom następującym. Bank Pekao S.A., oficjalny bank i sponsor Narodowy UEFA Euro 2012. Grupa Żydec S.A., Polkomtel, operator sieci Plus, Enea S.A. oraz dziękujemy naszemu partnerowi, firmie Google. Dziękujemy również firmom Witchen, Almidekor i Nova, wyłącznemu dystrybutorowi piór marki Waldman. Dziękujemy im za ufundowanie nagród. Hotelowi Hilton dziękujemy za gościnę. Kieruję teraz pod adresem wszystkich Państwa spóźnione zaproszenie.
to znaczy pod adresem tych, którzy jeszcze nie są przy stole, a widzę, że 99% minus fotoreporterów już tam urzęduje. Zapraszam na bankiet i do barków przygotowanych przez markę Bols i grupę Żywiec.